jestem inny. I ta inność wyrażała się tym na przykład, że byłem, jak siostra zakonna to nazwała, która pierwsza mnie wtedy naznaczyła tą innością, że jestem bezbożnikiem. Pewnego dnia, jak byłem takim chłopcem, nie wiem, 6-7 lat, ile ty masz lat? 12. A, to ty już stary jesteś. Chciałem ci podać jako przykład. 6-7 lat, takim byłem chłopcem, to siostra zakonna mnie gdzieś dorwała w jakimś miejscu, do dzisiaj to pamiętam, i zaczęła mnie ciągnąć za ucho. I zaczęła krzyczeć, że jestem bezbożnikiem. Ona wiedziała oczywiście, że ja nie chodzę na lekcje religii. Jej się to bardzo nie podobało, ale wszystkie dzieci podłapały to, że jestem bezbożnikiem. Wszystkie dzieci zaczęły natychmiast mnie przezywać bezbożnik. Ja wtedy nie wiedziałem, co to znaczy bezbożnik. Nie miałem żadnego pojęcia, co to znaczy bezbożnik. Ale wiedziałem już i dostałem pierwszy sygnał ze społeczeństwa. Przywołamy cię do porządku, kolego. Nie możesz być sobą. Coś z tobą jest nie tak. I to oczywiście przez całe życie się za mną ciągnęło, ale druga rzecz, to oczywiście kiedy zacząłem odkrywać swoją orientację seksualną. Kiedy zobaczyłem, że wszyscy moi koledzy zaczynają oglądać się za dziewczynami. Oni po prostu od pewnego momentu ciągle gadali o dziewczynach. A przecież do tej pory my nie cierpieliśmy dziewczyn. Przecież umówiliśmy się, że będziemy przyjaciółmi do końca życia. I oni mnie nagle zaczęli zdradzać, że im się dziewczyny podobają. I coś mi się tu nie zgadzało. Oczywiście okazało się, że jestem gejem. Tylko na to nieszczęście w latach 90. niestety wydawało mi się, że jestem jedynym gejem na wsi, ponieważ nie znałem żadnego innego geja. Wtedy nikt nie robił żadnego coming outu. Nikt nie opowiadał o tym. Więc mi było cholernie trudno. Ja się wychowywałem później w szkole średniej w Ustrzykach Dolnych. Ktoś z Państwa był w Bieszczadach? No i macie blisko, więc. W Bieszczadach, w Ustrzykach Dolnych. Proszę? Pani w Szczecinie była? To nie ten kierunek. Gosia jest ze Szczecina. Więc w Bieszczadach się wychowywałem i tam poznawałem, chodziłem po górach. Ja kocham chodzić po górach, jestem przewodnikiem górskim i chodziłem po tych górach i tam spotykałem jelenie, łosie, żbiki, padalce, żubry, wszystko spotykałem, tylko nie spotkałem żadnego geja. I Andrzeja, bo za mną. Ale to było straszne doświadczenie, ja się dzisiaj z tego śmieję, ale to było okropne doświadczenie też, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, cześć Andrzej, hej, to było straszne doświadczenie, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście jedyną dziewczyną na świecie, że nie ma drugiej takiej dziewczyny na świecie jak wy, że wokół was są sami faceci, że nie macie na przykład do kogo się porównać, że wszyscy przecież noszą spodnie, a wy marzycie o tym, żeby sobie założyć sukienkę, bo jesteście dziewczyną. Marzycie o tym,